Halo, halo, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ze mną jest dzisiaj Hogaty. No hejka, witam. I ogarniamy dalej naszą gospodarkę. Ostatnie odcinki żeśmy robili tutaj wycinki, powiększaliśmy troszkę te pole w tych ostatnich odcineczkach. Był ze mną nałogowy, dzisiaj ze mną jest Hogaty. U Hogatego ostatnio też kontrakt robiliśmy, na którym troszkę no wyszliśmy jak wyszliśmy. Kto jeszcze nie widział, to może zobaczyć u niego na kanale. Link znajdziecie oczywiście w opisie. A dzisiaj Hogatego zatrudniłem, żeby te pole zasiał mi pszenicą. Więc tam kolego zaczynaj, przyjacielu mój drogi. Robotę na gospodarstwie. A plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że kupujemy nowy traktor, kupujemy Fiata. Tutaj te drzewa wszystkie wycięliśmy i chcemy powiększyć te pole do mniej więcej takich rozmiarów, jak wam tutaj mniej więcej pokazuję. No, te pole najmniejsze nie będzie. W tym momencie, jak je powiększymy, to będzie jedno z takich tutaj na terenie naszym większych pól. I kolejną rzeczą, jaką będziemy robić, to jest zakup pola numer 24 i numer 25. I będziemy również te pola łączyć, tylko to zrobimy najprawdopodobniej w kolejnym odcinku. Dobra, Piotr, ja powoli zawijam z tej farmy, to sobie rób tam to, co masz robić. Mam TGX26640, jest to mani, którego wypożyczyliśmy. Jezu, te pole krzywo posiane. Jest to mani, którego wypożyczyliśmy, to poprawisz. Bo to już urosło tam jeszcze, nie? Jest to mani, który został wypożyczony i musimy go zwrócić. Tylko jak tutaj się zwraca te maszyny, ty mi, Piotr, powiedz. Nie masz takiej możliwości po prostu, żeby... Nie, wchodzę w garaż. Tam, nie, gdzie no, wypożyczyłeś właśnie, i ten? Nie mam pojęcia, gdzie to się... A jest, czekaj, wchodzę w garaż, wypożyczone przedmioty, jest man. Posiadane przedmioty, zwróć. Pyk, zwracam go. Kasy mi to nie wzięło, więc całkiem spoko. 54 tysiące mam 118. 54 118 i tutaj mam jeszcze... Ile kredytu masz? Oj, 300 tysięcy chyba. O Jezu, nie. Powiem ci, 310 nawet. O! No, wchodzę sobie w garaż i muszę jeszcze sprzedać tą przyczepę do drzewa, nie? Do drewna, Timber Runner. Więc też to sprzedajemy. Mogłem to zawieźć na sklep, byłoby drożej, ale... Ale już to olejmy. 74 tysiące mamy aktualnie na koncie i kupujemy ciągnik. Średni ciągnik, nie stać mnie. Małe ciągniki, kupujemy sobie 74, to Fenda brakuje, kupimy sobie Valtrę. A Sirius za 65600. Więc kupujemy tą Valtrę, bo ona mi się przyda do tego, żebyśmy mogli ten pług ogarnąć, nie? Bo jednym traktorem powoli już zaczyna się tam robić ciasno na tej naszej roli. Dlatego bierzemy... Ty masz po prostu piękny ten teren do nawracania z drugiej strony. Bo tam masz ten złomowisko takie, nie? To jest tak, że robisz do jednej linii, a później wiesz, obracasz się i to wyrównuje się, nie? Powiem ci, że zajechałem prawie na to złomowisko w tym momencie. Nieraz mnie tam już na tym zarzuciło. No. Powiem tak, blisko. Fajnie by było, gdyby tam w farmingu była opcja usuwania tych złomowisk, nie? Na przykład. Dajmy na to, płacimy tam za to. No nie wiem, dajmy na to 100 tysięcy i najwyżej. I na przykład sobie możemy usunąć to, nie? To złomowisko, jakby i zmienić to w teren, taki jakby górkę i to później wyrównać czy coś. A tak jest problem. Można to niby jakimś Giants editorem usuwać, ale to już jest, wiesz, integracja w mapę jakby, nie? A jak? Pewnie prędzej czy później to zrobimy, ale na razie nie chcę tego robić i to jest słaba opcja trochę, dlatego te pole powiększamy bardziej w stronę, tamtą stronę do tartaku, nie? To jest chyba północna. trudno wyczuć. Stronę tartaku. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Czekaj, tutaj zajeżdżam już nad naszą rolę. Patrz, jaka Walterka zajechała piękna, widziałeś? A ja się tak tutaj wtrącę, że Sylwester się teraz tak śmieje, bo wiesz, jak coś głupiego palnie, to ja zaraz się odezmę. Ty, powiem ci, że musimy podmienić traktory. Co, ty chcesz tego? Tak, bo ten mój to na dwóch kołach jeździ tutaj. Podejdź tutaj na chwilę, jak dasz radę. No dobra, wyłączam na chwilę. Podejdź tutaj ze sprzętem. Pyk, wyłączam. Czekaj, to ja ci podepnę... Nie, to ja podjadę do ciebie, ja podjadę do ciebie. I tak. Masz tutaj to. Zobaczymy, czy to w ogóle... Też mi alert? Bo przychodził, bo to jakiś fake poleciał ostatnio i teraz... Przychodzą SMS-y. No zobacz, czy ten twój traktor pojedzie z tym siewnikiem, bo może być problem też. Jak to ludzie mówią, no... No to były żarty, no. Ktoś sobie jaja zrobił. Tak sobie zrobił jaja, ale ABW i policja już działa. Ale widocznie no się ktoś nabrał, że ten... Jezu, ale jaki przypał. I co, jedzie ten twój ciągnik z tym, czy nie? Czekaj, na razie to podłącza. Czy go podniosło ci go do góry?
będzie jechał chyba, no, z tego co może widzę. Może będzie jechał, bo trochę tutaj problem był z tym moim sprzętem, ale ile widzę, ty za niego zapłaciłeś, za tę walkę? 76 chyba. No dobrze, to ci nie oskamowali, mówisz? Nie, to jest w miarę spoko. Czekaj, tworzenie pól, Y trzeba kliknąć. Dobra, robi się pole nowe, patrz tu, Piotr. Jak Panie. Tutaj powiększamy nasz interes. Pan tu, Pyk. No ja już swojego interesu nie muszę powiększać, także wystarczy, że pole powiększymy dzisiaj. Dobra, pstryk. Czekaj. Tutaj podjadę, wyrównam tą linię. To niezłe interesy. Czekaj, pstryk. Teraz tutaj zawrócę. Będzie to krzywo, ale to się później wyrówna, nie? To się do tych linii później wszystko wyrówna. Teren też się wyrówna. Wszystko się wyrówna. Patrz jak to idzie perfekto. Jakie to pole. Ej, te pole będzie naprawdę dużo większe. Te pole 23, patrz, ja za nie dałem groszowe w sumie monety, nie? Bo to było te startowe pole. O Jezu, pniaków chyba nie wyciąłem wszystkich. O nie, tu jest pniak. Dobra, ominijmy to, podnieśmy to do góry. Masz pniaczki jeszcze do wycinania? Mam pniaczki, no. Dobra, ale ominę to na razie, później się to powycina najwyżej. Na razie można tutaj podnieść to i wiesz. I ogarnąć, dobra, więc tej podjazd, ale prościutka linia idzie. Patrz tu, Piotr, czy ty to widzisz? Nie widzę w tym momencie, ponieważ pracuję aktualnie. Dobry pracownik skupia się na pracy przede wszystkim, także... Oj tam. Przerwę na fajeczkę i sobie patrzysz, jak to wygląda. Ty, ale powiem ci tak, tutaj podjechać na razie spoko, nie? Jest teraz no. Tym pługiem. Ale nie wiem, czy ten kombajn nie będzie do zmiany u mnie, bo on pod te góreczki może się troszkę przydławiać już, nie? Mówisz, że no to będzie problem. No, trzeba będzie przyinwestować sprzęt w najbliższym czasie i troszkę tutaj pozarabiać. Oczywiście ludzie, jeżeli macie jakieś dla nas też porady co do tej serii, co do tej gierki, no to też możecie dać znać w komentarzach. I ja się do tego będę jakoś tam odnosił. Bo też często jak czytam sobie te komentarze, to mi tam fejkujecie w tych komentarzach. Bo na przykład też pisaliście, użyj głębosze, bo jest dużo łatwiej powiększać pole, nie? Wszyscy piszą, no. Użyj głębosze, będzie fajnie jak użyjesz głębosze. No i kupiłem głębosze, dałem za to chyba 13 tysięcy czy ileś tam. No i się okazuje, że głęboszami nie można pól powiększać, nie? I w tym momencie... to pamiętam jeszcze z Farminga 17, jak nagrywałem. Wiesz, ktoś coś mówi, ja no. To przygotowuję, kupuję. Ja tak samo kasę zbierałem, kontrakty nagrywać, robiłem. Wiesz, odcinek, a tu... To nie działa, to nie działa. I wiesz, i nagle jest problem, nie? Ale głębosze się przydadzą tutaj, przydadzą się do okresowej orki. Więc jeszcze to do czegoś może wykorzystamy kiedyś. W sumie okresową orkę mam wyłączoną. No. Co ty ogólnie tu zrobiłeś z dołem na tym polu? Co ja będę miał zrobić z tym dołem? Też mam go śmignąć? To co tam jest zasiane? No. Też możesz to śmignąć, bo to już się dotarcie chrzanu nadaje tak naprawdę. Można to ściąć niby, chyba jak chcesz weź kombajn, możesz to skosić, nie? I objechać to jeszcze raz, ale... A to pomiędzy? To co to w ogóle jest niby? Które pomiędzy? No pomiędzy tym co robił pracownik, a tym... To zielone takie? Do skoszenia, ta. To jest coś, co już urosło, bo chciałem... i urosło? Tak, rośnie, bo dzień chciałem zrobić, nie? I przewinąłem czas szybciej. A to już był ten kawałek... Tak, to już było zasiane, no. Dobra. Bo to jest tak, że... A to co urosło, to jest to co robiliśmy ostatnio na kontrakcie, nie? Ja zacząłem robić, tylko traktor nam był potrzebny. I musiałem tym traktorem prysnąć stamtąd. Rozumiem. I wyszło jak wyszło. Ty, powiem ci, że to powiększanie pola chwilę czasu nam zajmie. Ale jak i my to powiększymy, Piotr, to będzie najlepsze pole na świecie. I kolejna... No, miejmy taką nadzieję, że będzie. Kolejna rzecz, którą przyczaiłem. I jest to chyba bug w tej gierce kolejny. I teraz to fajnie widać, wcześniej tego nie było widać. Kliknij sobie mapę i na przykład na mapie widzisz, że te pole... Nie, też nie widać tego. Patrz, powiększyłem te pole i tego pola na żadnej mapie nie widać, że ono jest powiększone. Patrz, ani na mapie, na minimapie. Że wygląda jakby były dwa dalej. Ani na dużej mapie. Że... Tak, jakby w ogóle tutaj nic nie było. Okay. Brakuje tutaj tej takiej synchronizacji w tej gierce jakby, wiesz, minimapy i tej dużej mapy, żeby to się wszystko... I tej mapy, co jest ja rzeczywiście na 23. tym. Aha, no tak, bo zostaje tylko widzisz? To, co było. Nawet masz drzewa zasiane, których już dawno... Posadzone, zasiane, nie wiem. Ci, których już dawno nie ma. No. W ogóle popatrzyłem się na tę mapę. No. I zobaczyłem, jak masz nierówno przeorane pole numer 23 ogólnie, to pierwsze.
tyłę. Zostaw je, one jest dobrze zrobione. Tutaj kawałek zielony, tutaj kawałek zrobiony, tutaj kawałek świeżo przejechany, tutaj no bo te kawałek pole, żółty. Bo te pole jest po przejściach, nie? Mówię, że no, robiliśmy je. No bo to, po tych pracownikach coś sprowadziłeś, tak? Co mówię? Tak, tak, to mówiłem, że oni nie chcą pracować, że się bugują. Mówię, teraz trzeba było ciebie zatrudnić, bo przypał, nie? Na roli. Hajs wzięli, robota. No, i 8 tysięcy na koncie, 8 tysięcy tylko na koncie, sprzętu nowego za bardzo nie widać. Jakiś traktor, wiesz, od majstra w komisie kupiliśmy, a... który nawet pług nie pociągnie. Ale wygląda ładnie, no wiesz, ktoś jak kupował, to pewnie patrzył na wygląd Sylwester. Czyli powiem tak, obciążniki jakby do niego zamontował, to może byłoby... spoko, nie? On no to jest mały ciągnik, to jest mały ciągnik, to jest mała walterka, ona się właśnie nadaje chyba do zasiewu, do kosiarek i tego typu rzeczy. Do rozpryskiwania pewnie. No, jakiegoś, do przewożenia, przyczepy z tym. Małe gabaryty, z plonami. Dokładnie, bo jak ja tutaj podpiąłem 12-skibowy chyba pług, czy 8-skibowy i chciałem to przeciągnąć, to był mały problem. Szkoda, że jeszcze jednego pługu nie mam, jeszcze jednego traktora takiego porządniejszego, to byśmy to sobie, wiesz... ogarnęli szybciej, nie? Bo tutaj trochę czasu nam... Tutaj to pole wyżej, które właśnie zaczynasz robić, to ja mam też śmignąć? Nie, bo to dopiero się robi, tutaj to jeszcze, wiesz... Ono jest krzywe i tutaj na dzień gdzie nie zasiejesz właśnie, tego, bo tam sama trawa jeszcze rośnie, no. Krzywo, ja dopiero to wyrównuję, bo tutaj... Dobra, tutaj powiem ci, że tym pługiem naprawdę ciężko się jeździ, jak ktoś w prawdziwości pług ogarnia, to spoko, nie? Ale tak o tym pługiem pojeździć, to jest, no, problem trochę. Czekaj, Piotr, jak to ogarniesz? No. To mogę cię chwilę tutaj na ten pług wpuścić. A ja z racji tego, że ciebie tutaj dzisiaj mam, to troszkę silos spróbuję opróżnić i możliwe, że uda się zarobić na... Pytanie brzmi tylko, czy mam coś tutaj jeszcze śmignąć ten dół, bo no górę tam możesz, jeszcze jeden pasek zrobić między tym zielonym a tym żółtym, co urosło. Tam jest taki jeden pasek wolny. Tu masz taki duży pasek. Tak, tak, i ten jeden pasek właśnie możesz ogarnąć. Przy boku. A, to co jest powiększane na granicę. A, to jest powiększane na granicę? To jest wszystko powiększane, te pole jest, no. Dobra. Palek, ja to powiększyłem, do samego płotu. A, że ten pasek, tak? No tak, 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 to gdzie teraz jedziesz, to jest wszystko powiększone, tam był przejazd normalny kiedyś. Tu, gdzie teraz jesteś. No ale wiesz, no, maksymalizowanie zysku w tym momencie, nie? Robimy tutaj. Więc... PDK? Więc skamujemy sąsiadów, nie? Ile się da. Dobra, więc teraz pstryk. Oczywiście w farmingu tylko takie rzeczy się robi, w prawdziwości takie rzeczy nie wolno robić. Jak w prawdziwości byście na przykład wzięli taki pług i do sąsiada zajechali i sobie troszkę zaorali drogi na przykład jego, to byłby mały problem, nie? A tutaj w sumie była taka aferka na wykopie chyba kiedyś, nie? Że tam dom ktoś sobie wybudował, a... ktoś tam zaorał czy coś, nie? Dom wybudował, a miliony przepadły, no. Przepadły, nic nie zrobisz. Ale tam Piotr śmiga ładnie z tym siewnikiem. Dobra, dzisiaj... ja ci się nie będę już wpakowywał tam do reszty. Dobra. Idę stawić, idę. Nie, to przejmuj ten pług, przejmuj ten pług, przejmuj ten pług. A to co, zostawić na polu po prostu? Zostaw, ja sobie tam ogarnę zaraz, no. Więc tak, tu masz pług, ja ci nim nakieruję. Dobrze, żebyś miał jak jechać. I Piotr, pług to nie jest łatwa rzecz do ogarnięcia. Gość, ja tu pługiem to... pocisnę w 5 trzeba sekund, się trzymać tych linii, co są wyznaczone mniej więcej, tak na oko. Pirazy drzwi, jak to mówią. O których ty liniach mówisz? No tutaj masz. To tam z lewej i tutaj. Chodzi masz. Ci trzymać się linii na zasadzie, dotąd, że tu o, jest dotąd max, o, na przykład. Tak? Czy... tak, 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 żeby to było równe w miarę, nie? Żeby nie było takiego no, syfu. Widzę właśnie. No tutaj troszkę zaszło mi. Widzę te równe ale to jest, linie. To jest nierówność wszędzie. Terenu, nie? To tak troszkę też. Tutaj też widzę tak o pomiędzy. Nie, no to później się... ślad, to... Ale ten ślad to jest po kołach. To ogólnie, tak, tak, to ogólnie jest do zasiewu. Ale to już. Jest tylko taki wyglądający ślad, czy...? Tak, to możesz normalnie ten ślad po kołach później, wiesz, kultywatorem objechać i będzie git. To wyrównaj, gdzie są pniaki, to tam, wiesz, ominie, to pniaki się łatwo omija. Ja są tutaj... pniaki, mówisz, na tym są, polu, gdzie nie, gdzie są, no, bo zapominałem to powycinać, ale to wytniemy, jak wiesz, to będzie widać dobrze, jak... to ogarniemy. Dobra, tutaj jeszcze jeden no pasek zrobię tym siewnikiem. Pak? Ty powiedzisz, że ta Valtra, ona taka w miarę szybka jest. No jest nie? Okay, no mówię, do tych zasiewów całkiem spoko, no. I sprzęcik niby badziew się wydawał, ale nie jest złe. Nie jest złe.
Ogólnie dzisiaj mamy taki odcinek, że trochę robimy cały czas to samo, ale no czasami musimy takie rzeczy porobić, żeby tutaj, wiecie, ogarnąć coś na przyszłość, nie? Żeby tą gospodarkę powiększyć po jak najtańszym jakby koszcie, nie? Też dużo ludzi pisało w komentarzach. Sylwester, czy ty mi możesz powiedzieć, czy... Nie powiększa się? Halo? Y no wciśnij, wciśnij Y zrobić. Chyba. Co jest Y? Zgoda na oranie tam poza tym. Robi się teraz? Nie. Czekaj, podjeżdżam do ciebie. Nie mogę tego zrobić. O, to widzisz, czekaj. Nie mogę tego zrobić. Czekaj. Widzę, że to jest w ziemi czy coś, ale to nic nie robi. Bo możliwe, że trzeba zrobić pewien bajer tutaj, Hogaty. Awansuj na kierownika gospodarstwa, no spróbuj teraz. Spróbuj o, teraz. Teraz mogę Y, tylko na polach albo zezwól na tak, tworzenie tak, pól. Tak, no to na tworzenie pól. I to jest no. To zezwól, tak? Tak, tak, i zobacz, czy teraz wszystko działa. Tak, teraz śmiga. No bo za każdym razem zauważyłem, że trzeba wiesz, przestawiać jak się łączymy te pozwolenia jakby, nie? Na gospodarstwo, na gospodarkę. Znaczy, to by pewnie inaczej działało, jakby był serwer dedykowany, bo jest możliwość takich serwerów dedykowanych. Kupno, nie? Że na przykład masz taki serwerek i sobie tam każdy łączy się kiedy chce, tam... Tak, 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 że prawa. Cały czas działające, no, no, jak w Minecraftcie było na przykład i w tych tak, innych gierkach, no, nie? Wszystkim, no. No, i to kosztuje 3 dychy, ale my nie gramy też tak tyle w tego farminga, żeby w te dedyki się chyba pakować. Więc na razie chyba nam tego nie trzeba, nie? I nie ma tylu osób, nie? Nie ma tylu ludzi, chodzi, no. Bo tu chodzi o też save'a, nie? Gdybyśmy mieli, dajmy na to 5 osób, 5 gospodarstw. Tak, jak ty grasz, no to ja wtedy już mogę wbić, nie? No tak, bo... A jak ja gram, to i tak gram tylko u ciebie i z tobą, więc... Mm. A na dedyk to też byśmy musieli mieć osoby zaufane, które by chciały z nami pograć. To by było kilka osób, by musiało być. Musiało być więcej no, osób do grania po prostu. I też porządek jakiś, bo by było tak, że nagle dajmy na to, ja bym przytryhardował. Kupił wszystkie no. Pola i co później? Nie byłoby co robić, nie? Czekaj, to tam pracownika na polu. No w sumie, można i było, by było i tak zrobić. Dobra, tutaj kombajn odpaliłem na pracowniku. Ciekawe jak on będzie na tym krzywym polu działał. Wydaje mi się, że może być problem i to duży. Czy on pojedzie do przodu, czy on będzie zawracał? Ty powiem ci, że w miarę ładnie podjechał. No ogólnie powiem ci, że jeżeli chodzi o te pola, to ty możesz mieć problem właśnie pracownikami. Z tymi pracownikami, no. Też mi się tak wydaje. Bo oni tu chociaż... nie mają miejsca kompletnie do tych zawrotek czy do wiesz, tego to ręcznie trzeba będzie robić, nie? Dobra, sojkę tutaj wsypuję i Piotr, coś bym sprzedał, bo o za dużo... Panie, sprzedawaj. Tego chyba w silosie mamy. Mamy 9. Chyba myślałem, że powiesz, że za mało pieniędzy. No to też. Za dużo w silosie. No tak, trzeba zawsze pozytywnie myśleć. Za dużo mamy w silosie, dlatego chcemy iść sprzedać. Dobra, jednak. Za mało pieniążków. Za dużo w silosie mamy. Soję jadę sprzedać, bo mam tam parę tysięcy litrów. Gdzie jest soja? Fajne są w tym farmingu przyczepy takie jakby. Multi one się nazywają. Multi przyczepy. Chyba tak to się nazywa. Gdzie mamy możliwość na przykład, wiesz, wywiezienia jedną jakby przyczepą i soi i pszenicy. Ma takie, wiesz, jakby takie platformy to rozdzielające, nie? Takie no ścianki i sobie możemy dwie rzeczy naraz wozić. Tylko ile takie coś kosztuje? To jest chyba ta. Że to nie jest rzecz, której potrzebujesz na początkującej farmie takiej. Ja nie potrzebuję. 80 tysięcy chyba taka zabawka kosztuje. No, no właśnie, bo to brzmi ale... bardziej już jak taka zabawka, nie? Za traktor daliśmy 70? 80 za coś takiego? Manika do tego dobrego kupić za jakieś 200? 300 tysięcy i można robić interes. Ale powiem ci, że te pole... Jak na taką wielkość, jaką będzie miało teraz, sojkę jak się tam zasadzi, dobrze ją się opryskiwaczem objedzie, dobrze się ją nawiezie, to można zbić na tym niezły interes, powiem ci, że tam dobra kasa z tego będzie. No tak, no tylko trzeba to zrobić. Nie no, tą przyczepę sobie odpuszczę, i załadujemy pole 24-25, które miałem w planach kupić, one kosztuje, ty to jest jeden teren cały. Patrz, ten cały teren, 24, 25 i 26 to jest no, no. W jednej cenie i ten parking taki, co jest pociągnięty, nie? Czekaj, bo się traktorem rozwalę tutaj zaraz. Te kołki zostające tu, wystające... Całe to, cały ten teren kosztuje... Jezu! Ile? Nie mogę kliknąć. 362 tysiące. Łeb, nie tak dużo. Nie jest tak dużo, za trzy pola. Tylko to trzeba zobaczyć, trzeba najpierw Sylwestra zobaczyć. Ja tam byłem już. Jak wygląda ten teren. Ja tam byłem, bo on jest taki całkiem quality. Bo ja tam kontrakt robiłem kiedyś.
Jak jest quality, no to ty wiesz najlepiej. Takie 24, 25, 26 są fajne pola. Tam 19 też się do tego zalicza? Nie, 19 się nie zalicza. To ta, wszystkie od razu. Żeby było za dużo trochę. Czekaj, ja dobrze jadę? Chyba dobrze. No, no to te dwa, trzy pola byśmy kupili. Je nawet połączyć można, taki kwadracik jakby niecały, nie? I kwadrat bez jednego kwadratu. No, może zostawić jednak na początek, wiesz, każde inne pole. Nie, 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 nie! A, od razu! Od razu, no. 380 tysięcy, powiem tak. Jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli na tym polu biznes się ułoży tak, jak mi się wydaje, że się powinien ułożyć, na tym 23, no to te pola można kupić i na wolnym terenie, co tam będzie obok tych pól jeszcze, nie, bo zostanie troszkę tego lasku czy czegoś, te drzewa powycinać można i założyć tam jakiś kurnik, nie, czy coś w tym stylu. To by było fajna rzecz. Coś takiego. Kurnik, fajna, kurnik rzecz. Fajna rzecz. Świeże jajka oparane. No bo tutaj masz za 1000 jajek chyba, tylko nie wiem w jakiej częstotliwości te jajka się zdobywa, nie? Za 1000 jajek masz 5000 euro prawie. To jest naprawdę dobry hajs. Brzmi jakby te jajka miały być nie tak, wiesz, nie takie szybkie. Nie, no tak właśnie, właśnie nie wiem czy one nie są właśnie takie take it easy. To może być ten taki game changer w tej gierce, nie? Że właśnie idziesz w jajka, idziesz w ten, idziesz w owce. I zbijasz hajsik na tym konkretny. Tutaj w ogóle jest miejscówka chyba, biogazownia dokładnie, do robienia kiszonki. Oj, kiszonka, kiszonka, robiłem tego trochę w poprzednim farmingu. Hajs z tego był dobry. Fajnie się to zaczęło robić dopiero jak modyfikacje sobie wgrałem. Gdzie mogłem na łopatę, wiesz, 20 tysięcy na raz zawinąć i to podwieźć, ale... Czy to się tutaj będzie opłacało? Chociaż jakbyśmy kupili takie pole numer 7, przeznaczyli je na trawę i tylko i wyłącznie robilibyśmy na tym z tego, wiesz, kiszonkę, to by z tego był dobry biznes, bo byłoby blisko. I też na tej siódemce przyinwestować by można było również w owce, nie? Chociaż nie, owca byłaby dobra na 18, bo to blisko przędzalni. Nic, to jest do rozplanowania jeszcze. Dobra, soję sprzedajemy. Jak tam na polu u ciebie idzie? No robię, trzeba będzie jeszcze zaraz ostatnie dwa paski zrobię i później będę oczyszczał te resztki takie, co pozostały. Nie, to tam za niedługo zasiew będzie można zrobić, nie? Już taki... A jeszcze chwila. Konkretniejszy. Ja do ciebie wrócę tym traktorem z przyczepą. I spróbuję do tego traktoru podpiąć to coś do pniaków, karczer. Trzeba usunąć te karczer, właśnie, no właśnie... No. To jest karczer nazywa? Nie, jak to się nazywa? Jak to się nazywało? Nie mam pojęcia jak to do pniaków. Nie karczer, tylko ten. Karczer to do samochodu. Do mycia to jest karczer. No też, o właśnie, też miałem kupić, to kupię go zaraz. W sensie samochodu, to już skrót myślowy był. No to i do sprzętu akurat. Tak, tak, tak. Sprzęt leśniczy to się nazywa... Już ci mówię. Ta maszyna służy do wycinania pni drzew. Karczownik to się chyba nazywało, nie jestem pewny, za chwilę zobaczę. To prędzej, bo możesz wykarczować las, nie? No właśnie, to jest karczownik. I właśnie za chwilę, o Jezu, ciekawe czy te drzewa możemy legalnie ścinać. O, może... To możesz. Może być przypał, mały. Może się do nas nie przywalę, dobra, powiem, że kornik tam był. Dużo kornika. I wyczyścimy to. Afrykański kornik. No musieliśmy to wyczyścić, Czekaj Piotr. Czy ty coś sprzedałeś właśnie? No soję sprzedałem. A, widzę właśnie, że pieniążki wpadły na konto wspólne. I kupimy dzisiaj jeszcze, zapomniałbym o jednej rzeczy. W sumie już trochę tutaj gramy w to, ale zapomniałbym o jednej rzeczy. Kupimy dzisiaj pieska. Dużo ludzi pisało, żebym tego pieska nazwał Shepard. I tak w sumie... czy go nazwać tak, czy nie nazwać? No nie wiem, powiem wam. Nie wiem, czy go to nazwać, chyba nie. Jakiś burek albo coś. No właśnie, dlatego to będzie jakiś tadzik, czy jakiś inny tam. Tadzik! Piesek? Ty, nazwijmy psa tadzik. Będzie tadzik, gdzie tadzik no. Jest? No z kanału gdzie tadzik? Nie wyszedł. O Jezu. Co o tym, Piotr, myślisz? Jak chcesz. Shepard nazywać nie będziemy, bo to ukradniemy nick Shepardowi jeszcze i powie, że łe... kraśniku, youtuberom innym. Dokładnie, dokładnie, dlatego to będzie tadzik. Piesek tadzik będzie... jest youtuber tadzik? No to będzie piesek tadzik, no, no nic, no pecha będzie miał kolega wtedy. A, no okej, no jak to nie no, nie no, no zbieg okoliczności tutaj będzie, przypadek, no, no kupujemy tadzika. No ja nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Gdzie tego tadzika mogę postawić, Piotr?
przy budzie. No, no mam budę właśnie, obiekt koliduje z innym obiektem. Co jest grane? Tadzik! Przy maszynach. No próbuję właśnie, ale nie mogę. Żeby nie ukradł. Mogę go na polu postawić, ale na polu Tadzika nie będziemy stawiać, no. Proszę cię, Tadzik. Tadzik ma być fajne miejsce, żeby nam nie przeszkadzał też za bardzo. Czekaj, a jak... pies ci przeszkadza? Nie, 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 tylko jak będziemy, wiesz, podjeżdżać, żebyśmy go tam przypadkiem nie przejechali, czy coś. Wiesz, a no piesek to... No byłoby nie przejechać jednak psa, nie? A pies musi być ogarnięty tutaj, quality, będziemy go karmić, zrobimy Tadzika najlepszego tutaj. Paleta będzie. Dokładnie, obrońcę gospodarstwa, tylko czekaj. Tą przyczepę przestawię tutaj. Na razie tutaj syf robię na tym, na tej gospodzie, ale... Ale trochę muszę. Ja tak patrzę na to pole, wiesz, zrobione tym, tym pługiem. No, no, no. Tak patrzę te takie kółeczka, które ciachałeś tu na początku. Takie pięknie są oznaczone. Musiałem. Tym pługiem, nie? Kółeczka. Musiałem. Co ty tam jeździsz? Ale żeś drifter. No gościu, ty masz tutaj takie, wiesz, trafki pozostawiałeś. Tak popatrzyłem, tylko... akurat takim driftem wjechałeś na pewnym speedzie, patrzę co ten wariat. Gościu, ja zawsze takim driftem. Dobra, stawiam Tadzika. Jest Tadzik! Ale fajny! Ej, on identycznie wygląda jak ten w GTA pies. Jak się w GTA ten pies nazywał? Chop. Chop, no. Identycznie tak samo wygląda. Jaki kozak, chodź sobie zobacz. Patrz, do nogi mogę mu powiedzieć. Tadzik! Do nogi, pyk! Ha, Tadzik przyszedł do mnie. Ale fajny, ty! Jaki kozak. Tak było. Tadzik, do nogi. Patrz, idę do ciebie z Tadzikiem. Tadzik? Patrz tu, jaki kozak. Ej, Tadzik, chodź tu. No idzie. Jaki pokczampik. O, panie. Dobra. Patrz. Tadzik! Bierz go! Bierz go! Tadzik! Tadzik! Zostaw Tadzika. Chyba do budy mogę powiedzieć, mogę go pogłaskać. Jaki pokczam! Patrz tu! Chodź tutaj do Tadzika. Patrz. No jaki Tadzik! Ale jak fajnie wygląda, nie? Aż mu skry... jest ten sam, co Chop chyba. Ale podobny. Chop był Rottweilerem bardziej, a ten chyba nie jest Rottweilerem. Ale jak ładnie wygląda. Podobny, ale wydaje mi się, że to jest inna rasa. Ale mega ładnie wygląda, screenka nie mogę zrobić. Czemu ty na niego wchodzisz, gościu? Ja screenka chcę mu zrobić. Ty obok niego się tak ustawa, ja ci zrobię screenkę. Dobra, no to chodź. Ha, ale z Tadzikiem będę miał foto. Ha, ja i mój Tadzik. A, tylko czekaj, muszę to zrobić tak na przykucu i szybko tak, zwolnić... bo nie działa Ctrl 12 do screena, też to zauważyłem. Chyba się udało, pewnie. Dobra. Dobra, to teraz Tadzik do budy. O, już idzie Tadzik. Patrz jak biegnie sam. To będzie szybszy. Ja będę szybszy. Tadzik wolny, trzeba Tadzik go wyćwiczyć. Wolny. Trzeba Tadzika wyćwiczyć. Ale fajny ten pies jest, mega ładnie wygląda. Nie poje przez tydzień, to zobaczymy jak będzie śmigał. Dobra. Do budy po jedzenie. Nakarmiłem go, dałem mu jeść. Ty, mogę nawet mu piłką rzucić. Ostatni raz nakarmiony. Nie. Rzucę mu piłką, pobiegnie po nią? Chyba nie. Tadzik! Piłkę łap! Gościu! Pyk! Dobra Tadzik, dam ci tą piłkę do budy. Będziesz miał tak samo jak mój Bobik. O, w budzie piłkę. I tam się bawnią. A ja biorę się dalej za robotę, Piotr. W sumie biorę się za robotę. Tadzika mamy. Pole już mamy w sumie też powiększone chyba, nie? Tam mówię, to wyrównujesz. To zostało do wyrównania. Więc gites, ja powoli... Podpinam ten karczownik chyba. Za chwilę się przekonam jaka to jest nazwa. Nie karczer. Nie karczer. Karczer też miałem kupić, ale czuję, że nie stać nas. Dzisiaj to tylko Tadzik został zakupiony. Maszyny kiedy no, indziej maszyny będziemy maszyny będą myć. Brudne, powiem tak. No maszyny kiedy indziej umyjemy. Wziął ten karczer i Tadzika umył. Nie no, Tadzika karczerem. Gdzie Tadzika karczerem? Tadzik pilnuje gospodarki tam. No to musi być czysty, nie? Ale nie karczerem, Tadzika to wiesz. Czym? Do prestiżowego spa weźmiemy i... Tam będziemy Tadzika myć, nie? A! To jest ścięte akurat, to trzeba wyrzucić, ty. No ścięło się chyba w trakcie... Jak pługiem je. Pługiem, powiem ci. Jechałeś, to może odpadło, ty. Ja dobra. Ja jeździłem po tych kładach, także... Jest taka dobra. Szansa. Teraz podjadę tutaj. I ścinamy to, patrz, pyk, do dołu, odpalam. Powiem ci, że wiesz dlaczego to takim driftem jeździ, Sylvester? No, bo jest bo za ciężki. Czuć, tak, bo czuć, tak, tak, czuć, tak. Że to jest ciężkie z tyłu na tym. No, 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 no. Powiem tak, to jest troszkę ten traktor chyba jest za słaby do tego sprzętu, ale daje radę. To jest okej, okay, jest okej. Okay. Ty powiem ci, że... Czujesz to, to śmigasz. Gdzie ciężko to wyciąć, bo patrz, on się wiesza, to podniosę do góry na razie. Tutaj wiadę. Trzeba, wiesz, idealnie trafić lepiej, to. Lepiej, żeby się nie wieszał.
No. Będzie przypał. Nie, nie polecam. Teraz to podnoszę tutaj. Gdzieś tu jeszcze mamy te pniaczki? Gdzieś je widziałem przed chwilą, tutaj jest jeden. I tu jeszcze po prawej ode mnie i tam z przodu jeszcze. Dobra. Są pniaki, których się nie da przesunąć, nie? Dobra, ścinamy ten. Oj, nie idzie, nie idzie. Tak jakby bardziej. Coś nie idzie ten pniak, ty. Nie idzie. Coś nie idzie, czekaj. A ty nie może ręcznie go ośmignąć? Nie, 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 trzeba tym. Co z tym wariatem jest nie tak, czekaj. Muszę inaczej podjechać chyba. A może to jest ścięte? Czekaj, pyk. Rozkładamy to. O, poszedł, poszedł, ale jak długo, widziałeś? Walczył był jakiś, wariat skupany. Tak, jakiś pniak Wiergus, nie? Teraz był. Pierwszy na ręce pewnie. O Jezu. To jest jakiś mały skrawek pniaczka, a to na drogę wyrzucimy, może komuś wpadnie pod koło. Będzie śmiesznie. Mógłbyś pod dobry. Swoje koło dać, byś miał idealnie, żeby zatrzymać pojazd w razie wunia, żeby się nie stoczył. O Jezu, będzie, jak ręcznie nie działa, nie? To wtedy ten, to wtedy podkładasz no gościu. Cegła albo coś takiego. Pod koło daje, dokładnie, dajesz pod koło jelo. Ej, wszystkie pniaki ruszaj. Zostały wycięte tutaj już, Piotr. Masz taki napis? No nie, ale no, no a, widzę. Tak sobie po prostu stwierdziłeś, okej, okay, dobra. Wszystkie pniaki zostały wycięte, okej. Okay. Więc dobra, my friendo, no. Skończyłem też z tym chyba, z tymi ubytkami. Tu jest jeszcze, widzę, kawałek trawki. Ale to już jest. Machnąć, taki to już jest chill out. Bo tu źle tak trochę się wycięło chyba tobie na polu, to będzie trudno ściąć no, to trawkę. Jest krzywo. Co mieliśmy zrobić dzisiaj, to zrobiliśmy. Piesek kupiony. Ja to tutaj znam. Nam pilnuje. Piotr tutaj pole jeszcze wyrównuje. Poza odcinkiem te pole sobie jeszcze zasiejemy i ogarniemy. Ale dzisiaj się będziemy z wami już powoli żegnać, więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, wbijcie na kanał do Hogatego, gdzie również tego farminga na tej farmie możecie zobaczyć, jak coś ciekawego tam robimy. Więc dzięki Piotr za gierkę, dzięki za oglądanie, no i trzymajcie dziękuję, się, cześć. Do następnego, elu!